Witajcie na moim kanale, który jest dedykowany zrozumieniu i rozwiązywaniu zadań z przedmiotów ilościowych w dziedzinie ekonomii. Jestem Alicja Miazgowicz i od 2002 roku wspieram studentów, pomagając im zgłębiać tajniki ekonomii poprzez praktyczne podejście do nauki. Specjalizuję się w rozwiązywaniu zadań ilościowych, które są kluczem do rozwiązywania problemów ekonomicznych. Wyjaśniam zawiłe na proste, upraszczam pewne koncepcje dla ich podstawowego, pierwszego zrozumienia. Na tej playliście skupiam się na badaniach operacyjnych, na programowaniu liniowym, które jest fundamentalnym narzędziem właśnie w tym przedmiocie. Znajdziecie tutaj szczegółowe omówienie takich zagadnień, jak na przykład programowanie liniowe w zakresie problemu diety, maksymalizacji zysku czy też minimalizacji kosztów. Omawiam również zagadnienie transportowe na wszystkie możliwe znane mi sposoby, omawiam graficzne przedstawienie problemów decyzyjnych, a także omawiam metody Simplex, w tym również ręczne rozwiązywanie zadań. Pokażę na tej playliście, jak wykorzystać dodatek Solver do efektywnego rozwiązywania zadań. Wprowadzę również teorię gier, czy programowanie dynamiczne, optymalizację zapasów, czy też metody sieciowe. Celem tego kanału jest uczynienie przedmiotów ilościowych, jak na przykład te właśnie badania operacyjne, bardziej przystępnymi, zrozumiałymi dla studentów. Jeśli macie poczucie, że te tematy są zbyt skomplikowane na uczelni, to niejasne, wyjaśnię. Mam nadzieję, że te materiały z playlisty będą Wam pomagały do zrozumienia i zastosowania wiedzy w praktyce. Zachęcam do oglądania tych filmów według własnych potrzeb, czy to w kolejności dla zbudowania solidnych podstaw, czy to wybierając te konkretne zagadnienia, które Wam aktualnie są potrzebne. Wasze pytania, komentarze, sugestie są niezwykle cenne dla mnie i pozwolą mi dostosować zawartość tego kanału do Waszych potrzeb. Jako doświadczona korepetytorka zawsze jestem gotowa pomóc i udzielić wsparcia w nauce. Udostępniajcie te filmy z tej playlisty innym studentom. Wspólnie możemy ułatwić sobie zrozumienie i wykorzystanie wiedzy z przedmiotów ilościowych w ekonomii. To nie musi być trudne. To może być proste. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam.